Miasto stoczni i siatkówki, tak w dwóch słowach można określić Gdańsk. I te dwie właśnie rzeczy łączą się dzisiaj w hali sportowej zespołu szkół energetycznych w Gdańsku. Łączą się w jednym klubie w Stoczniowcu Gdańsk. A ten właśnie zespół, czyli Stoczniowiec Gdańsk, mierzy się dzisiaj w pierwszym meczu drugiej rundy play-off drugiej ligi siatkówki mężczyzn z Wilkami Wilczyn. I na to właśnie spotkanie zapraszają dzisiaj Państwa dziennikarze portalu LEM, Tristan Tomczak, realizujący dzisiejszą transmisję, oraz Bartosz Kęczny. Mam dla Państwa przyjemność komentować to spotkanie. Pierwszy mecz drugiej rundy play-off drugiej ligi siatkówki mężczyzn. To już nie jest gra o nic, to jest gra, można powiedzieć, o wszystko, awansy do turnieju półfinałowego. Stawka jest więc duża, bo chodzi o wyjście z grupy pierwszej, chodzi o rywalizację z zespołami z innych grup. No i oczywiście o awans do turnieju ostatecznie finałowego, gdzie walczyć będzie się o pierwszą ligę siatkówki. Tak więc stawka duża, no i mamy nadzieję, że ta stawka zostanie przypisana do Wilków Wilczyn, że w dwóch meczach Wilki Wilczyn rozstrzygną rywalizację. Co najmniej dwa mecze rozgrane będą w tej drugiej rundzie play-off drugiej ligi. Dzisiaj pierwszy mecz, za tydzień 1 kwietnia w sobotę w Wilczynie oczywiście rewanż. Jeżeli w tych dwóch meczach padnie remis, to rozegrany zostanie mecz numer 3, również w Wilczynie 2 kwietnia, który będzie rozstrzygał ostatecznie tę rywalizację. No ale najpierw skupmy się na tym pierwszym spotkaniu, które dzisiaj rozgrywane tutaj w Gdańsku. Stoczniowiec Gdańsk oczywiście, gospodarze, Wilki Wilczyn goście. No i teraz składy obu drużyn. Wilki Wilczyn, numer 1 Bartosz Stopsyl, numer 3 Michał Muszyński, numer 4 Michał Sadowski, numer 8 Wojciech Paniączyk, numer 10 Damian Nowak, numer 11 Ireneusz Kwiatkowski, numer 12 Paweł Michalski, numer 14 Tomasz Kotecki, numer 16 Błażej Płomiński, numer 17 Kamil Radzikowski, numer 18 Bartosz Ziółkowski i numer 19 Marcin Szczechowicz, trener Tomasz Robak. Stoczniowiec Gdańsk, numer 1 Bartosz Plasny, numer 2 Mateusz Chyl, numer 3 Bartłomiej Szczypczyk, numer 4 Igor Ciemachowski, numer 5 Szymon Rachwalski, numer 6 Marcin Radziewicz, numer 8 Mateusz Zięba, numer 10 Karol Janczewski, numer 12 Andrzej Sobstyl, numer 13 Łukasz Kalinowski, numer 14 Krzysztof Czertyrko, numer 16 Mikołaj Nowak i numer 17 Maciej Rzepczyński, grający trener Bartłomiej Szczypczyk. Już za chwilę początek tego spotkania, pierwszy gwizdek, pierwsza piłka. Rozpoczynają goście Wilki Wilczyn i zagrywa Błażej Płomiński. Dobre przyjęcie gospodarzy, wystawienie na lewą stronę, ale też dobry blok Wilków Wilczyn. No i mamy pierwszy punkt dla gości. Ireneusz Kwiatkowski, Tomasz Kotecki i Wilki Wilczyn prowadzą w tym spotkaniu 1-0. Oczywiście dzisiaj duże wsparcie dla Wilków Wilczyn. Wsparcie, które często jest po stronie tego zespołu, czyli wsparcie jego kibiców. Dzisiaj kilkunastoosobowa, kilkudziesięcio może nawet osobowa grupa kibiców Wilków gości tutaj w hali sportowej w Wilczynie. No i na pewno to jest coś, co pomoże Wilkom w tym, żeby wygrać to spotkanie. Teraz autowy serwis kości, pierwszy punkt dla Stoczniowca Gdański, 1-1. A na zagrywce numer 3, czyli grający trener Stoczniowca Gdański, Bartłomiej Szczypczyk. Lekka zagrywka, odbiera Sadowski, Płomiński na prawo, Sadowski atakuje po bloku, ale piłka w aucie, obija blok Pawła, Andrzeja Sobstyla oczywiście, Michał Sadowski, drugi punkt dla Wilków Wilczyn, 2-1 prowadzą goście. I na zagrywce ten, który właśnie punkt przed chwilą zdobył, czyli Michał Sadowski. Mocny serwis, no i niestety piłka za linią końcową, jest aut, mamy remis 2-2. Na zagrywce Andrzej Sobstyl. No dzisiaj tutaj w hali sportowej w Gdańsku mamy taki braterski pojedynek, bowiem po stronie Stocząca właśnie Andrzej Sobstyl, a po stronie Wilków Wilczyn Bartosz Sobstyl. To są bracia dzisiaj w innych koszulkach naprzeciwko siebie, rywalizują ze sobą o zwycięstwo w tym spotkaniu. Autowy serwis również Andrzeja Sobstyla, 3-2 prowadzenie Wilków Wilczyn i na zagrywce melduje się Tomasz Kotecki. Kotecki lekko, no i ten serwis również nieudany, piłka w siatce, tak więc trzeci punkt dla Stoczniowca Gdańsk, znów remis. No jak na razie początek tego spotkania niezbyt udany dla obu drużyny, dużo pomyłek jeśli chodzi o zagrywki. Autowe serwisy, serwisy w siatkę, no i cały czas mamy remisy 3-3. Sadowski, Płomiński na lewo, tutaj jest Nowak po rękach, odbiera Stoczniowiec. Jest wystawa na lewo, jest znów bok Wilków Wilczyn, ale gramy dalej. Teraz kiwka w wykonaniu Janczewskiego, atak Sadowskiego, ale również dobry blok Stoczniowca Gdańsk. No i mamy czwarty punkt dla gospodarzy, prowadzenie Stoczniowca 4-3. A na zagrywkę wchodzi Szymon Rachwalski.
Rachwalski, Sadowski, Płomiński na prawo. Jest atak w wykonaniu Renesza Kwiatkowskiego, ale piłka znów w aucie, niecelny atak. Mamy 5-3 dla Stoczniowca Gdańsk. I jeszcze raz serwować będzie Szymon Rachwalski. Nowak, Płomiński, na lewo, tutaj jest Nowak, ale już blok ustawiony, z problemami Stoczniowiec. Jeszcze ataki Janczewskiego odbierają Wilki, Płomiński, na prawo. Kiwka Kwiatkowskiego, ale cały czas piłka w grze, ale jest błąd, Stoczniowca Gdańsk, piłka za linią boczną. I czwarty punkt dla Wilków Wilczyn, jest 4 punkty po stronie Wilków Wilczyn, 5 punktów po stronie Stoczniowca Gdańsk. Teraz wystawa na prawo, mocny ataki Janczewskiego, odbiera jeszcze Płomiński. Kwiatkowski przebija na drugą stronę, znów atak z prawej strony, blok Wilków Wilczyn. Ale piłka znów w aucie, to jest 6 punkt dla gospodarzy. I 2 punkty przewagi teraz po stronie Stoczniowca Gdańsk. I zmaga się doping kibiców Stoczniowca, ich też tutaj dzisiaj jest kilkunastu. Tak więc nie tylko pojedynek na parkiecie, ale również na trybunach. Janczewski, Płomiński na prawo. Jeszcze raz atakował Kwiatkowski, zablokowany ten atak. Teraz Nowak z lewej strony, lekko, jest punkt dla Wilków Wilczyn. Dobry teraz dribbling Damiana Nowaka, jeśli nie uda się takim silnym, mocnym atakiem, bo te bloki Stoczniowca dzisiaj jak na razie całkiem dobre. No to spróbowali właśnie dribblingiem, kiwką i to się udało, punkt za Damian Nowak, 6-5 dla Stoczniowca Gdańsk. I teraz właśnie na zagrywce Nowak. Pośliznął się Szczypczyk, udało się odebrać piłkę, ale muszą lekko przebijać teraz gospodarze. Mocny atak Płomińskiego, jeszcze broni się Stoczniowiec. Jeszcze raz Płomiński. Teraz nieporozumienie, Nowak musiał przebijać tę piłkę. Pokazuje teraz Wojciech Płoniączek w kierunku Michała Sadowskiego. Co się stało, dlaczego tam nie poszedłeś do tego ataku? Musiał przebijać piłkę z drugiej linii Damian Nowak. No i ten atak nieudany, 7-5 dla Stoczniowca. A na zagrywce numer 6, czyli Marcin Radziewicz. Mocny atak i to jest niestety serwis, a serwisowy dla zespołu z Gdańska. Piekielnie mocna zagrywka w wykonaniu Marcina Radziewicza. Nawet nie dgnęli siatkarze Wilków Wilczyn. No i teraz trzeba się inaczej ustawić, trzeba spróbować odebrać ten kolejny serwis. Znów atak mocny, ale tym razem niecelny, piłka za linią boczną, 6 punkt dla Wilków Wilczyn, ale cały czas prowadzenie Stoczniowca 8-6. I na zagrywkę wchodzi Wojciech Płoniączek. Płoniączek lekko, technicznie, Szczypczyk na lewo, mocny atak, bronią się Wilki, Płomiński. Jest Sadowski, to jest punkt dla Wilków Wilczyn, 7 punkt dla gości. Już tylko 1 punkt, 7-8, 1 punkt brakuje Wilkom Wilczyn do tego, żeby wyrównać wynik tego starcia. Jeszcze raz na zagrywce Płoniączek. Szczypczyk, krótki teraz atak, numer 17, Maciej Rzepczyński. Trafia w boisko, to jest 9 punkt dla Stoczniowca i 9-7 prowadzenie gospodarzy. I na zagrywce właśnie teraz Maciej Rzepczyński. Rzepczyński mocno odbiera Nowak. Płomski na lewo, tutaj jest Sadowski. Bronią się gospodarze, jeszcze jeden będzie atak, Sadowski lekko, ale trafia Michał Sadowski, 8 punkt dla Wilków Wilczyn. I znów tylko 1 punkt, tylko 1 oczko, no teraz trzeba zdobyć, może coś po zagrywce, wchodzi Błażej Płomiński, on potrafi zaserwować. Trzeba wyrównać się z tamtego spotkania, żeby nie gonić wyniku, żeby nie było nerwów. Płomiński,
Lekko, odbierają gospodarze. Szczypczyk na prawo, jest Janczewski. No i nie trafia, nie trafia Janczewski. Jest punkt dla Wilków Wilczyn. Mamy remis 9-9. I ten set rozpoczyna się od nowa. Jeszcze raz na zagrywce teraz Błażej Pomiński. Jest dobry serwis, odbiór Andrzeja Sobstyla, ale piłka trafia w sufit. I 10 punkt dla gości. 10-9 prowadzenie Wilków Wilczyn teraz. Z problemami rozpoczęli ten set gości, ale już wrócili do swojej dobrej formy, wyszli na prowadzenie. No i teraz trzeba zbudować sobie jakąś przewagę, żeby ta gra była spokojniejsza, żeby kontrolować to spotkanie. Płomiński. Szczypczyk, teraz atak z drugiej linii, ale pojedynczy blok Tomasza Koteckiego i to jest 2 punkty już przewagi Wilków Wilczyn, 11-9. I w tym momencie o czas prosi trener Storczewca Gdańsk, Bartłomiej Szczypczyk. Na pewno tutaj dzisiaj Wilki Wilczyn są faworytem. One skończyły tą rundę zasadniczą na wyższym miejscu Storczewiec Gdańsk, na miejscu 6, tak więc niżej notowany zespół. Zresztą ten awans Storczewca do drugiej rundy już był zaskoczeniem, bo przecież gdańszczanie mierzyli się w pierwszej rundzie z Orłem Międzyrzecz, również z drużyną wyżej notowaną. No i po takim bardzo wyrównanym, bardzo zaciętym starciu dwumeczu wygrali. Najpierw przegrali pierwsze spotkanie 2-3, ale później w rewanżu wygrali na wyjeździe 3-2. Doprowadzili do złotego seta, no i tego złotego seta wygrali 15-12. Zaskakująco, niespodziewanie. No i tak dzięki tym wygranym Storczewiec Gdańsk właśnie dzisiaj może walczyć z Wilkami Wilczyn. No ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko minimalnym, ale jednak faworytem są Wilki. Wracamy do gry, Płomiński. Mocny atak i tym razem serwis już nieudany. 10 punkt dla Storczewca Gdańskiego, tylko 1 punkt przewagi po stronie Wilków Wilczyn. I na zagrywce teraz grający trener Storczewca Bartłomiej Szczypczyk. Lekki serwis, Nowak, Płomiński na prawo, tu jest Sadowski, ale teraz jest świetny blok w wykonaniu Andrzeja Sobstyla. To jest na parkiecie Andrzej Sobstyl, Bartosz Sobstyl na razie na ławce rezerwowych, no to jest zresztą, to nie jest podstawowy gracz Wilków Wilczyn, jeśli chodzi to raczej właśnie na zmiany, ale może jeszcze dzisiaj naprzeciwko siebie staną ci dwaj bracia. Szczypczyk na prawo. Jest to atak w wykonaniu właśnie Andrzeja Sobstyla. Jaka decyzja sędziów? Punkt dla Storczewca Gdańska, tak uznaje sędzia. Jeszcze teraz protestuje kapitan Wilków Błażej Płomiński. Jeszcze wołany przez sędziego Błażej Płomiński, jeszcze jakieś konsultacje, ale to chyba nie zmieni decyzji. Jedenasty punkt już przyznany Storczewcowi Gdańsk. Tak jest, decyzja utrzymana, 11-12. I na zagrywce teraz Andrzej Sobstyl. Jeszcze tam rozmawia Błażej Płomiński z sędzią takich zawodów. Ma takie prawo, jest kapitanem. Czekamy na wznowienie gry. No już chyba wszystko jasne, wraca na parkiet Błażej Płomiński. Wilki ustawione, jest na zagrywce Andrzej Sobstyl i wracamy do gry, 11-12. No i teraz serwis, siatkę i mamy 13 punkt dla Wilków Wilczyn. No teraz przywołany znów do sędziego grający trener Storczewca Gdańsk, czyli Bartłomiej Szczypczyk. Szybka konsultacja, jakieś uwagi od sędziego Tygnawatów. Wracamy do gry. Na zagrywce teraz Tomasz Kotecki. I będzie serwował po 14 punkt dla gości. Kotecki.
Zły odbiór, Nowak od razu atak, ale wybronili się jeszcze gdańszczanie. Udaje się przebić piłkę. A teraz Bond również panią czeka, no i niestety wykorzystany przez Szymona Rachwalskiego. Mylą się siatkarze jednej i drugiej drużyny. Najpierw zły odbiór Stoczniowca Gdańsk. Natychmiastowy atak Damiana Nowaka, wybronili się tam jakimś cudem gospodarze, no i później złe znów przyjęcie gości wykorzystał Szymon Rachwalski. 12 punkt dla Stoczniowca Gdańsk, 12 do 13 wynik tego starcia i serwuje właśnie Szymon Rachwalski. Sadowski, Płomiński, Nowak po bloku. Szczypczyk na prawo, tutaj jest Janczewski, bronią się również Wilki. No i teraz jest atak z prawego skrzydła Ireneusza Kwiatkowskiego, 14 punkt dla Wilku Biłczyny, obija blok rywali Ireneusz Kwiatkowski. Piłka w aucie, jest punkt dla gości. Tak więc nie mogą wypracować sobie przewagi Wilki Biłczyny, ale utrzymują ten 1-2 punkty przewagi nad Stoczniowcem Gdańsk. Kontrolują jak na razie to spotkanie. No przydałoby się tutaj jeszcze zwiększyć tę przewagę. Szczypczyk, znów na prawo, znów Janczewski po bloku. No i niestety piłka w aucie, punkt dla Stoczniowca Gdańsk. No są groźne te ataki z prawego skrzydła Karola Janczewskiego. Muszą tutaj uważać na swojej lewej stronie Błażej Płomiński, Wojciech Paniączyk, zablokować te próby Janczewskiego. No i właśnie teraz na zagrywkę Janczewski. Mocno, ale odbiera Muszyński. Zablokowany atak Kwiatkowskiego i to jest punkt dla Stoczniowca Gdańsk. 13 do 14 i tylko, już 14 do 14, tak więc mamy wyrównanie, mamy remis. I znów ten set rozpoczyna się od początku. Janczewski, mocno, nie trafia, jest out, jest punkt dla Wilku Biłczyn. Tak więc znów na prowadzeniu goście. No ale Stoczniowiec pokazuje, że on tutaj tanio skóry nie sprzeda, że on będzie się bronił na własnym terenie, jest groźny. Teraz jeszcze zmiany w zespole gospodarzy, wchodzą na parkiet Igor Ciemachowski oraz Krzysztof Czertynko. Jest groźny, bowiem tutaj przecież nawet w tym sezonie z Wilkami Biłczyn wygrał 3-1 w pierwszym meczu bez zespołów w rundzie zasadniczej. W rewanżu w Wilczynie Wilki były już o wiele lepsze, zwycięstwo pewne 3-0. Ale również w przyszłości Stoczniowiec stawiało trudne warunki Wilczynianom, bowiem choćby jeszcze w poprzednim sezonie zwycięstwo Wilków, ale tylko 3-2. Teraz punkt dla Stoczniowca Marcin Radziewicz. No i wychodzą na prowadzenie 15 do 14 gdańszczanie. W zeszłym sezonie Wilki wygrały ze Stoczniowcem, ale tylko 3-2 po 5-setowym boju. W rewanżu Stoczniowiec przegrał 1-3, ale znów jeden set urwał, tak więc to nie jest drużyna tylko do bicia. Oni potrafią grać, potrafią się postawić. No i w tym pierwszym secie tego spotkania również to pokazują. Kolejny błąd Wilku Biłczyn, piłka niesiona, pokazuje sędzia. I to jest już prowadzenie Stoczniowca Gdańsk 16 do 15. A ten set wkracza w decydującą fazę. Muszą obudzić się Wilki, muszą zacząć grać lepiej, bo to są błędy. To nie jest do końca taka świetna gra Stoczniowca Gdańsk, ale to są po prostu indywidualne błędy gości. Na zagrywce teraz Radziewicz. Jeszcze krótka przerwa na to, żeby przetrzeć parkiet. Wracamy do gry, wraca na zagrywkę Marcin Radziewicz. I serwują teraz po 17 punkt gęszczanie. Radziewicz. Nowak, odbiór, jest Płomiński. Sadowski z prawego skrzydła zablokowany. Jeszcze raz Nowak, Płomiński, jeszcze raz będzie atakował Sadowski, ale znów źle wystawiona piłka. Ma teraz pretensje do Błażeja Płomińskiego Michał Sadowski, bo musiał sięgać gdzieś tam końcami palców tej piłki, no i nie sięgnął, właśnie zablokowany. 17 punkt dla Stoczniowca Gdańsk. I to już są 2 punkty przewagi nad Wilkami Biłczyn. Jeszcze raz serwuje Marcin Radziewicz, ale wcześniej o czas prosi trener Wilku Biłczyn Tomasz Robak. Wyrównany set, była chwila przewagi Wilku Biłczyn, teraz lekka przewaga w wykonaniu Stoczniowca Gdańsk.
No tylko, że teraz ten set zmierza ku końcowi, no i teraz są właśnie te decydujące momenty. Już za chwilę może nie być czasu na to, żeby te straty odrabiać. No trochę przypomina ten pierwszy set starcie Wilku-Wilczyn w Nakle. Wtedy również rozpoczęli kiepsko ten pierwszy set Wilczynianie. Przegrali co prawda go o wiele wyraźniej. Tutaj ta gra w Gdańsku wygląda lepiej, ale to wciąż nie są te Wilki. To nie jest stuprocentowa forma Wilczynia. Ich stać na wiele, o wiele więcej. Wracamy do gry. Serwuje Marcin Radziewicz. Mocny serwis, ale w siatkę, tak więc jeszcze 16 punkt dla Wilków-Wilczyn. No i tylko punkt straty do gospodarzy. 17 do 16 prowadzi Stoczniowiec Wysp Gdańsk. A na zagrywkę wchodzi teraz Wojciech Panionczyk. Panionczyk lekko. Jest krótki atak w wykonaniu Macieja Rzepczyńskiego, ale również świetny blok w wykonaniu gości. I mamy remis 17 do 17, tak więc ta przerwa pomogła. Odrobiły straty Wilki. No i cóż, znów remis i znów trzeba walczyć o to, żeby wyjść na prowadzenie i to prowadzenie utrzymać. Jeszcze raz na zagrywce Wojciech Panionczyk. Czertyrko, znów na prawo, teraz atak Ciemachowskiego, no i to jest punkt dla Stoczniowca Gdańsk. I wychodzą gospodarze na jednopunktowe prowadzenie, 18 do 17. A na zagrywce numer 17 Maciej Rzepczyński. No to jest zły serwis Rzepczyńskiego, prosto w aut. Nawet nic nie musieli robić w Wilczynie, ale mają punkt, 18 punkt, mamy remis, 18 do 18. I na zagrywce Błażej Pomiński. On serwować potrafi. Tylko musi to teraz pokazać. Płomiński. Odbiór Sobstyla, starcie na siatce. Jaka decyzja sędziów, jest punkt dla Wilków-Wilczyn. Wychodzą goście na prowadzenie, 19 do 18. Protestuje teraz Krzysztof Tartyrko, pokazuje, że nie było tam przejścia. Zmiana w zespole gospodarzy, schodzi z boiska Andrzej Sobstyl, za niego Łukasz Kalinowski. A na zagrywce jeszcze raz Błażej Pomiński i po 20 punkt. Pomiński. Plasun na prawo, tutaj był Ciemachowski, no i nie udało się odebrać tego ataku z prawego skrzydła. Piłka w aucie, 19 do 19. Będzie się rozstrzygać ten set w samej końcówce, tutaj każdy punkt, każda piłka ma znaczenie. Zacięty, wyrównany ten pierwszy set. Ciemachowski na zagrywce. Nieudany serwis, piłka w siatce, jest punkt dla Wilków-Wilczyn, znów prowadzenie gości 20 do 19. Mylą się, mówiłem o tym siatkarze jednej i drugiej drużyny, szczególnie właśnie na zagrywkach. Kolejna zmiana w zespole Stoczniowca, wchodzi na boisko Bartłomiej Szybczyk, zastępując Igora Ciemachowskiego. Teraz zagrywka Wilków-Wilczyn. Sadowski, no i znów w siatkę, tak więc no nie mogą się przełamać cały czas, albo w aut, albo w siatkę zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Remis 20 do 20. I teraz próbować będzie Łukasz Kalinowski. Kalinowski, no i też piłka w siatce. Cóż powiedzieć, 21 do 20 teraz dla Wilków-Wilczyn. Wchodzi na boisko Marcin Szczechowicz. Bo ten, kto poprawi zagrywkę, kto poprawnie zaserwuje, ten może tutaj tego seta wygrać. Bo duże problemy w polu serwisowym, tak Wilków-Wilczyn, jak i Stoczniowca Gdańsk. Marcin Szczechowicz. Pierwszy kontakt z piłką, pierwszy serwis.
Udany, przebił piłkę, Szczypczyk teraz na lewo. Jest blok w wykonaniu Wilku Wilczyn, Ireneusz Kwiatkowski. 22-20, no i to jest bardzo ważny moment tego seta. Dwa punkty przewagi Wilku Wilczyn przed samym jego końcem. Jeszcze raz serwować będzie Marcin Szczechowicz. Mówiłem o tym, że kto się przełamie, ten tego seta może wygrać. No i Szczechowicz, Szczypczyk na prawo. Tutaj jest Janczewski, jest punkt dla Wilku Wilczyn, 23-20. Sprawdziło się więc Szczechowicz, przełamał tę serię złych zagrywek, zdobył punkt jeden, później drugi, oczywiście nie on, ale po jego zagrywce punkty Wilki Wilczyn zdobyły. No i już dzięki temu goście mają przewagę 3 punktów i 2 punkty dzielą ich od zdobycia pierwszego seta. O czas teraz poprosił trener Bartłomiej Szczypczyk. No bo to jest ostatni moment, żeby coś zmienić w grze Stoczniowca Gdańsk. Trzeba coś podpowiedzieć, trzeba coś zmienić, żeby Stoczniowiec jeszcze w tym pierwszym secie powalczył. Ale piłka i inicjatywa po stronie Wilku Wilczyn. Na zagrywce jeszcze raz Marcin Szczechowicz. Szczechowicz, udało się, jest piłka po stronie Stoczniowca. Janczewski mocno, jaka decyzja sędziów, jest punkt dla Wilków, jest punkt dla Wilków. Nie trafił w boisko Karol Janczewski, 24 punkt dla Wilku Wilczyn, to będzie piłka setowa na zagrywce Szczechowicz. 24-20. Szczechowicz. Jest odbiór gospodarzy, atak Janczewski po bloku, no i trafia. Tak więc jeszcze broni się Stoczniowiec, 21 punkt dla gospodarzy. Ale cały czas to jest prowadzenie Wilku Wilczyny, 24-21. Na zagrywce teraz Szymon Rachwalski. Puszcza piłkę Sadowski, jest punkt dla Wilku Wilczyn, 25 punkt, tak więc w tym momencie goście wygrywają pierwszego seta tego starcia, 25-21. No i już tylko dwa sety dzielą ich od tego, żeby wygrać pierwszy mecz drugiej rundy playoff drugiej ligi. Chwila przerwy i wracamy za chwilę, początek drugiego seta.
Wracamy do gry. Pierwszy mecz drugiej rundy play-offy drugiej ligi. Pierwszy set tego starcia już za nami. Wilki Wilczyny pokonały Stoczniowiec Gdańsk 25-21. Już za chwilę początek drugiego seta tego starcia. A my jeszcze podziękujemy tym, dzięki którym dzisiaj tutaj jesteśmy. Sponsor transmisji to oczywiście Powiat Koliński. Dziękujemy serdecznie. Sponsor główny Wilków Wilczyn to gmina Wilczyn, a sponsorzy klubu to apteka Lawenda Wilczyn, skład pasz i koncentratów Monika Tębłowska, handel eksport-import Zbigniew Michalski, gospodarstwo rolne Muzykiewicz oraz listy Drożdże Suszonej Piwowarskiej. Dziękujemy serdecznie za to, że jesteście z nami, że jesteście z Wilkami Wilczyn i że wspieracie koliński regionalny sport. Rozpoczynamy drugi set tego starcia. Piłka dla Stoczniowca Gdańsk na zagrywce teraz numer 10, o ile dobrze widzę, Karol Janczewski. Jest pierwsza piłka, Sadowski, Płomiński na prawo, tutaj jest Kwiatkowski, blok, jeszcze broni Muszyński. No i niestety to jest pierwszy punkt dla Stoczniowca Gdańsk. Gospodarze obejmują prowadzenie w tym spotkaniu, oczywiście w tym drugim secie. Jeszcze jeden raz serwować będzie Janczewski. Odbiera Sadowski, Płomiński. Zablokowany Kwiatkowski, ale piłka po bloku wychodzi w aut i mamy remis 1-1. No i teraz na zagrywce Wilki Wilczyn, Błażej Płomiński. Atak z prawego skrzydła, dobry blok Wilków Wilczyn, piłka w boisku, tak więc mamy punkt dla gości, 2-1 prowadzenie Wilków Wilczyn. I jeszcze raz serwować będzie Błażej Płomiński. Płomiński, jaka teraz decyzja, niestety piłka w aucie. Drugi punkt dla Stoczniowca Gdańskiej, mamy remis 2-2. Szybczyk, jest Płomiński, odbiór Wilków Wilczyn, krótka wystawa i to był atak Tomasza Kodeckiego. Takiej piłki odebrać po prostu nie można. Trzeci punkt dla Wilków Wilczyn i prowadzenie gości jednym punktem w drugim secie tego starcia. I na zagrywce teraz Michał Sadowski. Szczypczyk na prawo. Zablokowany atak, jeszcze broni Nowak, ale niestety piłka uderza w sufit. I to jest punkt dla gospodarzy i znów mamy remis 3-3. A na zagrywce teraz numer 13 Łukasz Kalinowski. Nowak z lewego skrzydła, zablokowany, ale gra przerwana, był tam błąd Stoczniowca Gdańsk, tak więc punkt dla Wilków Wilczyn i znów prowadzenie gości 4-3. A na zagrywce teraz Tomasz Kodecki. Kotecki, zły odbiór Stoczniowca, ale bronią się jeszcze gospodarze. Atak z lewego skrzydła, atak autowy, tak więc mamy 5. punkt dla Wilków Wilczyn. Już 2 punkty przewagi, 5-3. Prowadzą goście w drugim secie tego starcia. I jeszcze raz serwować będzie teraz Tomasz Kotecki. Po 6. punkt i po 3 punkty przewagi nad Stoczniowcem. Kotecki, no i tym razem już zagrywka nieudana, punkt dla Stoczniowca Gdańsk. I mamy 5-4 dla Wilków Wilczyn. Ale na pewno początek drugiego seta lepszy w wykonaniu tak jednej, jak i drugiej drużyny. Mniej tych zepsutych zagrywek, mniej ataków w aut. No bo ten pierwszy set, to trzeba powiedzieć szczerze, nie stał na zbyt wysokim poziomie. Płomiński jest z lewym sprawa, na prawym skrzydłem Ireneusz Kwiatkowski i trafia.
Trafia w boisko, szósty punkt dla Wilków Wilczyn. I 6-4 prowadzenie Wilków. No i właśnie teraz na zagrywce Ireneusz Kwiatkowski. No i pochwaliłem chyba niepotrzebnie, bo zepsuta tym razem zagrywka Kwiatkowskiego. Piąty punkt dla Stoczniowca Gdańsk. I teraz po drugiej stronie serwować będzie Igor Ciemachowski. Jest szansa na wyrównanie dla gospodarzy. Ciemachowski, Sadowski, Płomiński na lewo, tutaj jest Nowak, lekko, jeszcze broni Nowak, Panionczyk. Płomiński mocno, ale dobry teraz blok, podwójny blok w wykonaniu Marcina Radziewicza oraz Macieja Rzepczyńskiego. I mamy remis, 6-6. Jeszcze raz na zagrywkę wchodzi Igor Ciemachowski. No i znów nieudany serwis, autowy serwis, punkt dla Wilków Wilczyn. Wychodzą goście na prowadzenie 7-6. I serwuje teraz Damian Nowak. Odbiór w wykonaniu Stoczniowca, atak z lewego skrzydła Radziewicz, teraz powtórka Panionczyk i punkt dla Stoczniowca. Tak decyduje sędzia. Tak więc znowu mamy remis, 7-7. Nie odpuszczają, walczą dalej zawodnicy Gdańska, pomimo tej porażki w pierwszym secie. Będą chcieli tutaj odrobić straty w drugim secie. Na zagrywce teraz numer 6 to był Radziewicz. Jest atak, Panionczyk i punkt dla Wilków Wilczyn. 8-7 prowadzenie Wilków Wilczyn. I na zagrywkę wchodzi właśnie Wojciech Panionczyk. Panionczyk, lekko, Szczypczyk do drugiej linii, atak autowy, nie, jest piłka w boisku. Tak więc znów mamy remis 8-8. I na zagrywce teraz Maciej Rzepczyński. Nowak, zły odbiór, jeszcze próbował uratować tę sytuację Płomiński, no ale tego już się uratować nie dało. I to jest punkt dla Stoczniowca, gospodarze w tym momencie wychodzą na prowadzenie 9-8. I jeszcze raz serwować będzie Maciej Rzepczyński. Znów mocny atak, Nowak znów odbiera, no i niestety znów piłka w sufit. 10 punkt dla Stoczniowca Gdańsk, prowadzenie gospodarzy 2 punktami. Reaguje od razu tener Tomasz Robak, schodzi z parkietu Damian Nowak, za niego Marcin Szczechowicz. No miał problemy z tymi dwoma zagrywkami, teraz Damian Nowak wzmacnia linię przyjęcia, teraz szkoleniowiec Wilków Wilczyn. Trzeba zatrzymać ten atak Macieja Rzepczyńskiego. Rzepczyński znów mocno, no i teraz sam się zatrzymał Maciej Rzepczyński, bo trafia w siatkę. 9 punkt dla Wilków Wilczyn, ale wciąż jednopunktowe prowadzenie Stoczniowca. I na zagrywce teraz Błażej Pomiński. Pomiński. No i teraz odbiór, nieudany odbiór Stoczniowca Gdańsk, punkt dla Wilków Wilczyn. I prowadzenie remis 10-10. I jeszcze raz na zagrywce Błażej Pomiński. Znów kiepski odbiór w wykonaniu Łukasza Kalinowskiego. Znów piłka w aucie i prowadzenie Wilków Wilczyn 11-10. Tak więc były dwie dobre zagrywki Macieja Rzepczyńskiego. I odpowiada w polu serwisowym swoim rywalom Błażej Pomiński. I też od razu zmiana w zespole Stoczniowca Gdańsk. Schodzi z parkietu Łukasz Kalinowski, za niego Andrzej Sobstyl.
No i zobaczymy, czy Softyl powstrzyma teraz zagrywkę Błażeja Pomińskiego. Pomiński, Softyl, no to już jest lepsze przyjęcie, ale wciąż niezbyt dobre atakuje Kotecki, jeszcze bronią się gospodarze. Płomiński na lewo, tutaj jest Sadowski, znów dobre przyjęcie. Teraz atak z drugiej linii, przerwana gra i punkt dla Stoczewca Gdańsk. I mamy remis, 11 do 11. A na zagrywkę wchodzi grający tener Stoczewca Bartłomiej Szczypczyk. Lekki serwis, ale prosto w siatkę. I mamy prowadzenie Wilków Wilczyny, 12 do 11. I serwować teraz będzie Michał Sadowski. Sadowski, ale to jest bardzo przestrzelona zagrywka, bardzo nieudany serwis Michała Sadowskiego. I znów remis, 12 do 12. No nie jest w stanie żadna z drużyn zbudować sobie przewagi w tym drugim secie. Cały czas wynik oscyluje wokół remisu. No i też w siatkę trafia teraz Andrzej Sobstyl. No nie jest w stanie sobie zbudować żadna z drużyn przewagi, bo cały czas obijają jak mogą tę siatkę zawodnicy Wilków oraz Stoczewca. Cały czas to nie jest siatkówka najwyższych lotów. Kotecki. No i znów w siatkę. Zdenerwowany Tomasz Kotecki, chyba sam na samego siebie po prostu zdenerwowany. Mu ta zagrywka nie wyszła. No i teraz próbować będzie Szymon Rachwalski. Sadowski. Płomiński na prawo, tutaj jest Kwiatkowski, trafia Ireneusz Kwiatkowski. Punkt dla Wilków Wilczyn i prowadzenie gości 14 do 13. I na zagrywce teraz właśnie Ireneusz Kwiatkowski. Zły teraz odbiór gospodarzy, przepija piłkę Panionczyk, jeszcze próbowali bronić ją zawodnicy Stoczewca. Protestuje jeszcze trener Bartłomiej Szczypczyk, no i sędzia te protesty uznaje. Pokazał Bartłomiej Szczypczyk, że przełożył piłkę przez siatkę Wojciech Panionczyk. Teraz jeszcze dyskutuje z sędzią kapitan Wilków Błażej Płomiński. Ugrał więc teraz punkt dla swojej drużyny Bartłomiej Szczypczyk tym protestem, tym właśnie zasygnalizowaniem, że był to błąd Wojciecha Panionczyka. No i mamy remis 14 do 14. Jeszcze trwają dyskusje Błażeja Pomińskiego z sędzią. No, arbiter pozostaje nieugięty, nie zmienia decyzji, jest punkt dla Stoczniowca. I na zagrywce teraz Igor Ciemachowski. Sadowski. Płomiński na lewo. Tutaj jest Szczechowicz, broni się Stoczniowiec. No i błąd teraz Stoczniowca, błąd Bartłomieja Szczepczyka i Macieja Rzepczyńskiego, nieporozumienie. I punkt dla Wilków Wilczyny, prowadzenie gości 15 do 14. I na zagrywkę wchodzi Marcin Szczechowicz, czyli ten, który, można powiedzieć, wygrał dla Wilków Wilczyny pierwszego seta. Szczechowicz. No ale tym razem ten serwis również nieudany. W aut trafia Marcin Szczechowicz. I znów mamy remis 15 do 15. A na zagrywce Marcin Radziewicz. Radziewicz, no i też nieudany serwis. Serwis w aut, 16 punkt dla Wilków Wilczyn i prowadzenie jednym punktem gości. Mocno zwichrowane celowniki mają siatkarze obu drużyn w dzisiejszym spotkaniu. Dużo nieudanych zagrywek. Mało wymian, mało takich emocjonujących akcji gdzieś w boisku.
A dużo gry w polu z zagrywki. Serwis Panionczyka, atak teraz prawego skrzydła odbierają Wilki, jeszcze Płomiński. Musi przebijać Kwiatkowski. Znów z prawego skrzydła po bloku Wilku Wilczyn, nie udało się zatrzymać tej piłki. Był tam Płomiński, był tam również Kotecki, ale piłka przechodzi po rękach Wilku Wilczyn. I mamy remis 16-16. A na zagrywce teraz Maciej Rzepczyński, na tą zagrywkę trzeba uważać, bo on już pokazał, że serwować potrafi. Rzepczyński znów mocno, no właśnie o tym mówiłem, bronią się Wilki. Z drugiej linii Kwiatkowski. Jeszcze na atak wyjmuje tę piłkę Muszyński, Płomiński, Kwiatkowski jeszcze raz. Szczypczyk na prawo, blok Wilku Wilczyn, będzie punkt, jeszcze wybronili to zawodnicy Gdańska, nie, nie, jest punkt dla Wilku Wilczyn. Jest punkt dla Wilku Wilczyn, tak więc zatrzymany ten atak Macieja Rzepczyńskiego. 17-16 prowadzenie Wilku Wilczyn, no i to jest to, o czym mówiłem, to jest to, czego brakuje w tym spotkaniu. Czyli trochę wymian, trochę dobrych odbiorów, silnych ataków, czyli tej dobrej siatkówki, którą chcemy tutaj dzisiaj oglądać. I serwuje teraz Płomiński. Atak stop styla. Gramy dalej. Płomiński na prawo. Tutaj jest Kwiatkowski, trafia w boisko. Nie dało się zatrzymać tego ataku. 18 punkt dla Wilku Wilczyn. I prowadzenie gości już 18-16. Znów w tym decydującym momencie pod koniec seta Wilki zdobywają przewagę, wychodzą na prowadzenie. No i to zmusza trenera Bartłomieja Szczypczyka do reakcji. Poproszony sędzia o czas, o chwilę nawet dla gospodarzy. Mówiłem o tym, że dzisiaj ta gra i za tydzień będzie toczyć się awans do turnieju półfinałowego z drugiej ligi grupy pierwszej. Dwa zespoły awansują do tego turnieju półfinałowego. Wygrany meczu Wilki Wilczyn Soczewiec Gdańsk oraz wygrany meczu Tref Lembort Olimpia Sulęcin. Ten mecz dzisiaj, pierwszy mecz drugiej rundy rozgrywany o godzinie 20 w Lęborku. Rematch podobnie jak w przypadku spotkania Wilków i Soczewca za tydzień. No i dwie drużyny z tych czterech awansują do turnieju półfinałowego, a tam będą się mierzyć z dwoma kolejnymi drużynami z grupy drugiej. Wracamy do gry 18-16, prowadzenie Wilku Wilczyn, serwuje Płomiński. Lewa strona, jest tam Andrzej Sopstyl, ale nie trafia, jest punkt dla Wilku Wilczyn. 19-16, prowadzenie gości. I teraz bliżej zwycięstwa w tym drugim secie. Na zagrywce Płomiński. Szczypczyk na lewo, tutaj znów jest Sopstyl, no i tym razem już Andrzej Sopstyl trafia. 17 punkt dla Soczewca Gdańsk. Ale wciąż to jest, są dwa punkty straty do Wilku Wilczyn. Mateusz Ziemba na zagrywce. Oczywiście to był Bartłomiej Szczypczyk, no i grający trener Soczewca nie trafia. Wojsko trafia w siatkę, 20 punkt dla Wilku Wilczyn. A na zagrywkę wchodzi Michał Sadowski. Sadowski lekko, bronią się stoczniowcy. Szczypczyk na lewo, był tam Ciemachowski, odbiór Wilków, piłka przychodzi na połowę gospodarzy. Jeszcze raz Ciemachowski, ale był blok Wilku Wilczyn, ale był również out i to jest punkt dla Soczewca Gdańsk. 18 punkt i jeszcze dwa punkty straty do Wilku Wilczyn. A na zagrywce Andrzej Sopstyl. Mocny serwis, ale w siatkę, tak więc punkt dla Wilku Wilczyn, 21-18. I serwować teraz będzie Tomasz Kotecki. Kotecki lekko odbiera Plasun. Jeszcze atak z lewego skrzydła Marcina Radziewicza i to jest punkt dla Soczewca Gdańsk. 19-21. Cały czas prowadzenie Wilków.
A na zagrywkę wchodzi Szymon Rachwalski. Rachwalski. Sadowski. Płomiński na lewo. Tutaj jest Szechowicz. Mocny atak Marcina Szechowicza. 22 punkt dla Wilkowiczyn. Marcin Szechowicz to nie jest podstawowy gracz w zespole Wilkowiczyn. Dzisiaj daje mu trochę szansę trener Tomasz Robak, no i on te szanse wykorzystuje. Najpierw dobre zagrywki w pierwszym secie, teraz punkt, kilka punktów już w drugim secie i prowadzenie Wilków 22-19 serwuje Ireneusz Kwiatkowski. O, nieudany serwis, 20 punkt dla Stoczniowca. I zmiana w zespole z Gdańska, schodzi Bartłomiej Szczypczyk, za niego Karol Janczewski, czyli ten, który w pierwszym secie kilka takich groźnych ataków, skutecznych ataków z lewego skrzydła przeprowadził. A na zagrywce Igor Ciemachowski. Ciemachowski. Sadowski, dobry odbiór, Płomiński krótko, jest Panionczyk, jest, dobry atak i punkt dla Wilkowiczyn, 23-20. No mało dzisiaj próbują tymi krótkimi atakami ze środka Wilkowiczyn. To jest chyba bodajże drugi lub trzeci tego typu atak, ale przynosi spodziewany efekt. Jest punkt i na zagrywce Marcin Szechowicz i coraz bliżej do tego, by Wilki zwyciężyły również w drugim secie. Szechowicz. Odbiera Stoczniowiec, jest również krótka wystawa, był tam Kamil Radzikowski, oczywiście Maciej Rzepczyński. 21 punkt dla Stoczniowca Gdańsk. Tak więc odpowiadają tą samą bronią zawodnicy z Gdańska. I serwis gospodarzy. Ale serwis nieudany, to jest 24 punkt dla Wilków Wilczyn, będą mieli Wilczynianie piłkę setową. Drugi raz w tym meczu. Wojciech Panionczyk na zagrywce. Stają kibice Wilkowiczyn, choć to jeszcze nie będzie koniec tego spotkania. No i Panionczyk po drugiego seta. No ale to jest nieudany serwis niestety, piłka w siatce. I 22 punkt dla Stoczniowca Gdańsk. A na zagrywce Maciej Rzepczyński, czyli ten, którego serwisy są piekielnie mocne. Które serwisy bardzo ciężko odebrać. Rzepczyński. Mocno, niestety. Zatrzymała się piłka na tej siatce, ale później ją przekroczyła. Po taśmie spada na połowę Wilkowiczyn. 23 punkt dla gospodarzy. Już tylko punkt straty do Wilkowiczyn. I jeszcze raz serwuje Rzepczyński. Jeszcze wcześniej o czas prosi trener Tomasz Robak. Trudna sytuacja tak naprawdę Wilkowiczyn, no bo ciężkiego rywala mają naprzeciwko siebie w polu zagrywki Macieja Rzepczyńskiego. No jeżeli ktoś ma tutaj uratować Stoczniowca w tym drugim secie, to właśnie Rzepczyński. Ale już raz w tym drugim secie jego ataki, jego serwisy Wilkowiczyn powstrzymały, tak więc nie można tracić nadziei. Da się to zrobić, tylko trzeba dobrze się ustawić, być skoncentrowanym. Odebrać piłkę i zaatakować. No to się łatwo mówi, gdy jeszcze kibicem, gdy się tę grę obserwuje, co innego wykonać to, no, to na boisku. ...24-23 prowadzenie Wilkowiczyn w drugim secie. Rzepczyński. Ale nie trafia, trafia w siatkę. To jest 25 punkt dla Wilkowiczyn. Zwyciężają tego drugiego seta goście 25-23 i w tym spotkaniu Wilkowiczyn prowadzą już 2-0, tak więc wszystko zgodnie z planem, z małymi problemami, z małymi potknięciami, ale udaje się wygrywać w tym meczu 2-0 prowadzenie Wilkowiczyn i już za chwilę początek seta numer 3.
Rozpoczynamy trzeci starcia Stoczniowiec Gdańsk. Wilki Wilczyny, pierwszy mecz drugiej rundy play-off, drugiej ligi siatkówki mężczyzn. No i po dwóch setach Wilki Wilczyny prowadzą 2-0. Piłka po stronie gości i serwuje Płomiński. Szczypczyk. Jest atak z drugiej linii, ale teraz świetny blok w wykonaniu Tomasza Koteckiego i prowadzenie Wilków Wilczyny w pierwszym secie, w trzecim secie 1-0. Jeszcze raz w pole zagrywki wchodzi Błażej Płomiński. Mocny serwis, ale to jest serwis autowy, tak więc Stoczniowiec Gdańsk zdobywa pierwszy punkt w trzecim secie 1-1. No muszą teraz Wilki się skoncentrować, muszą wygrać tego trzeciego seta, zakończyć to spotkanie, jechać do domu i później wygrać tylko jeszcze drugi mecz rewanżowy i awansować do turnieju półfinałowego. Teraz atak z prawego skrzydła Michała Sadowskiego, atak skuteczny i 2-1 prowadzenie gości w tym spotkaniu. I właśnie teraz na zagrywkę wchodzi Michał Sadowski. Sadowski, lekki serwis, odbiera plasun. Szczypczyk, krótko, ale raz znów świetny blok Tomasza Koteckiego. I trzeci punkt dla Wilków Wilczyny i prowadzenie Wilków Wilczyny 3-1. Jeszcze raz na zagrywce Michał Sadowski. Plasun, Szczypczyk, tym razem na lewo, znów blok Wilków, ale tym razem piłka w aucie. I drugi punkt dla Stoczniowca Gdańsk, 2-3. Wchodzi na parkiet Maciej Rzepczyński, a na zagrywkę wchodzi Szymon Rachwalski. Rachwalski, Sadowski, Płomiński na prawo, Kwiatkowski po rękach Stoczniowca Gdański. To jest czwarty punkt dla Wilków Wilczyn. 4-2 prowadzą Wilki w trzecim secie tego starcia. A na zagrywce Tomasz Kotecki. Kotecki. Szczypczyk na prawo. Tutaj był Czemachowski. Zdobywa punkt. Nie, jest punkt dla Wilków Wilczyn. Prowadzenie gości 5-2 w trzecim secie. Tak więc bardzo dobrze rozpoczęli tego trzeciego seta Wilczynianie. Te poprzednie sety wyrównane. Długo utrzymywał się w nich remis, a teraz szybko Wilki wychodzą na prowadzenie. Jeszcze raz Sadowski. As serwisowy, tak jest, as serwisowy Michała Sadowskiego i 6-2 w trzecim secie dla Wilków Wilczyn. No oczywiście to nie był Sadowski, tylko Tomasz Kotecki. I jeszcze raz właśnie Tomasz Kotecki na zagrywce. No i tym razem serwis już nieudany, piłka w siatce. Trzeci punkt dla Stoczniowca Gdańsk. I na zagrywkę po stronie zespołu z Gdańska wchodzi Igor Czemachowski. Trudna sytuacja, gospodarzy muszą odrabiać straty nie tylko w meczu, ale również w tym trzecim secie. Teraz udaje się zatrzymać atak Wilków Wilczyn, ale złe wystawa w wykonaniu Plasuna. Płomiński, Sadowski mocno, no i nie wybronili tego gospodarze. Siódmy punkt dla Wilków Wilczyn i 7-3 prowadzenie gości. Trudna sytuacja Stoczniowca Gdańsk, nie za bardzo wiadomo, co można by tu jeszcze zrobić lepiej. Nie udało się w dwóch pierwszych setach, pomimo tego, że były wyrównane, że tam niewiele zabrakło. No a ten trzeci set rozpoczyna się dla Stoczniowca bardzo źle. Radziewicz zablokowany przez Wilki, jeszcze raz będzie atakował Radziewicz, tym razem po rękach, ale piłka przechodzi. Kwiatkowski, był tam Szczechowicz, zatrzymany. Jest punkt dla Stoczniowca Gdańsk. Cały czas jednak prowadzenie Wilków 7-4. I na zagrywkę wchodzi teraz Marcin Radziewicz. Sadowski,
Płomiński. Oczywiście to był Marcin Szechowicz, jeszcze raz zaatakował, tym razem skutecznie trafia w boisko, 8-4 dla Wilkowilczyn. Mówiłem o tym, że to była niespodzianka w pierwszej rundzie, gdy Styczniowiec pokonał Orłą Międzyrzeczy, i to była niespodzianka nie tylko dlatego, że Orzeł był wyżej notowany, ale również dlatego, że Styczniowiec Gdańsk przed tym drugim meczem z Orłem przegrał 9 spotkań z rzędu. I tak naprawdę to było jedyne wygrane spotkanie Stoczniowca w tym 2017 roku. No i szykuje się na to, że przegrałem kolejny mecz również w tym roku zawodnicy z Gdańska. Teraz kolejny punkt przez Stoczniowca, 8-5, cały czas prowadzenie Wilków. I na zagrywkę wchodzi Maciej Rzepczyński. Rzepczyński, ale to jest bardzo zły serwis tym razem w wykonaniu Rzepczyńskiego. Piłka w aucie i 9 punkt dla Wilkowilczyn. A na zagrywce Wojciech Paniączyk. Paniączyk. Szczypczyk. Na prawo, tutaj był Ciemachowski, no i trafia. Jest punkt dla Stoczniowca, tak więc powoli te straty w trzecim secie gdańszczanie odrabiają. Zmiana w zespole gospodarzy, wchodzi na boisko Krzysztof Czertyrko, a schodzi z parkietu Bartłomiej Szczypczyk. I właśnie teraz na zagrywce Krzysztof Czertyrko. 9-6 prowadzenie Wilków. Płomiński, krótko, był tam, szybko znalazł się Tomasz Kotecki pod siatką i tym krótkim, szybkim atakiem zdobywa punkt dla Wilkowilczyn, 10-6 dla gości. A na zagrywce Błażej Płomiński. Zatrzymuje ten atak Stoczniowiec, jest z prawego skrzydła atak Andrzeja Sobstyla, ale nieudany piłka w aucie, 11 punkt dla Wilkowilczyn. I 5 punktów przewagi nad Stoczniowcem. Coraz bliżej są zwycięstwo w tym pierwszym meczu Wilczynianie. 14 punktów i ten mecz będzie ich. Serwuje Płomiński, to jest as serwisowy Błażej Płomiński, 12-16 dla Wilkowilczyn. Znów zmiana w zespole gospodarzy, schodzi Szymon Rachwalski, za niego Mikołaj Nowak. Dla Wilkowilczyn, jeszcze raz na zagrywce Błażej Płomiński. Płomiński, znów celowo własna, ale wybronili się gdańszczanie, ale jest świetny blok Tomasza Koteckiego. Pojedynkę zatrzymuje atak gospodarzy. I to jest 13 punkt dla Wilkowilczyn, 13-16 prowadzenie gości. I w tym momencie o czas prosi trener Bartłomiej Szczypczyk. A jeżeli podoba wam się ta transmisja, jeżeli podoba wam się gra Wilkowilczyn, to zostawcie pod licznikiem osób, które oglądają tę transmisję. Kliknijcie taką łapkę w górę, podziękujcie nam, będzie nam bardzo miło. Już z góry za wszystkie takie podziękowania również dziękujemy. I oczywiście zapraszamy również na mecz rewanżowy w Wilczynie. Zapraszamy oczywiście do Wilczyna, żebyście byli na trybunach, żebyście dopingowali Wilkowilczyn. Ale jeżeli nie możecie być w Wilczynie, to będziecie mogli oglądać transmisję tego spotkania w portalu LM, do czego również bardzo serdecznie zachęcamy. Jeszcze raz Błażej Płomiński na zagrywce. I tym razem już piłka w aucie, nieudane serwisy, punkt dla Stoczniowca Gdańsk. 13-7 prowadzą Wilki w trzecim secie. A dla gospodarzy serwuje Andrzej Sobstyl. Muszyński, Płomiński na lewo, tutaj jest
Kwiatkowski trafia, trafia w boisko Ireneusz Kwiatkowski. 14 punkt dla Wilków Wilczyn. Lekką kiwką, lekkim dryblingiem tutaj zwiódł rywali Ireneusz Kwiatkowski. No i już tylko 11 punktów do końca tego spotkania. Do końca seta dla Wilków Wilczyn. Plasun. Atak z prawego skrzydła Machowskiego. Bronią się Wilki, ale tej piłki się wybronić nie dało. I punkt dla Stoczniowca. Czternaście do ośmiu. I na zagrywce teraz Mikołaj Nowak. Lekki serwis, Muszyński. Płomiński krótko, był tam Kotecki. Bronią się gospodarze. Teraz sobie Ciemachowski z prawego skrzydła, ale nie trafia. Jest punkt dla Wilków. 15 do 8. I na zagrywce pojawia się teraz Tomasz Kotecki. Stop styl. Ciemachowski zablokowany, no ale piłka po tym bloku wychodzi w aut, jest punkt dla Stoczniowca. Dziewiąte punkty w trzecim secie i cały czas przewaga 6 punktów Wilków Wilczyn. No i właśnie teraz Igor Ciemachowski wchodzi na zagrywkę. Trudne zadanie przed Stoczniowcem. Niewiele da się już zrobić tutaj w tym spotkaniu, ale jeszcze można zaserwować asa serwisowego. 10 punkt dla Gdańszczan. Muszą teraz uważać Wilki, by tutaj właśnie jakieś rozprężenie nie wdarło się w ich szeregi. By cały czas być skoncentrowanym do końca tego starcia. Nie pozwolić tutaj Stoczniowcowi ugrać kolejnych punktów. Jeszcze raz Ciemachowski. Broni Sadowski, Płomiński. Kwiatkowski trafia. Ireneusz Kwiatkowski. 16 do 10 dla Wilków Wilczyn. Kwiatkowski nie trafia teraz z serwisu. Jest punkt dla Stoczniowca Gdańsk. 16 do 11 prowadzenie Wilków Wilczyn, a na zagrywce Marcin Radziewicz. Sadowski, Płomiński na lewo, tutaj jest Szczechowicz, niestety w siatkę. 12 punkt dla Stoczniowca, no o tym mówiłem, by tutaj nie dopadła Wilków jakaś dekoncentracja, bo ta przewaga gości stopniała do 4 oczek. I jeszcze raz serwuje Marcin Radziewicz. Sadowski, no i to jest kolejny punkt dla Stoczniowca. Nie odebrał tej piłki Michał Sadowski. 13 punkt dla gospodarzy i 3 punkty straty do Wilków. Musi reagować teraz trener Tomasz Robak. Wziąć czas, przerwać tę serię Marcin Radziewicza. No i właśnie to robi, jest przerwa, jest wzięty czas Tomasz Robak. Na pewno raz, że podpowie coś swoim siatkarzom, zmotywuje ich jeszcze na te ostatnie punkty tego trzeciego seta. Ale również może wybije z rytmu Marcina Radziewicza. Na pewno takie przerwy, gdy jeszcze na zagrywce, gdy jeszcze w rytmie, gdy te piłki wchodzą, no taka przerwa na pewno przeszkadza, na pewno z tego rytmu wybija. 16 do 13, prowadzenie Wilków. I jeszcze raz serwuje Marcin Radziewicz. Puszcza piłkę Sadowski, to jest as serwisowy. Trafia w boisko Marcin Radziewicz. Nie ruszyli się Wilczynianie, przepuścili piłkę. Myśleli, że wyjdzie, ale nie końcową. Ale ona trafia w boisko i to jest 14 punkt dla Stoczniowca i 2 punkty straty do Wilków.
Jeszcze raz Radziewicz. Odbiera tym razem Szczechowicz. Jest atak Panionczyka, jest punkt dla Wilków Wilczyn. Przerwali tę pasę Stoczniowca, teraz Wilczynianie. 17 do 14 prowadzenie Wilków. I na zagrywkę wchodzi Marcin Szczechowicz. A to jest niestety nieudany serwis. 15 punkt dla Stoczniowca. I znów będzie trudna zagrywka. Maciej Rzepczyński. Chociaż ostatnio już się pomylił, ale może znów zaserwuje dobrze. Zaserwuje mocno. Rzepczyński. Sadowski. Płomiński na lewo. Tutaj jest znów Sadowski. Bronią się Stoczniowcy. Teraz atak z lewego skrzydła w wykonaniu Andrzeja Subsyla i to jest punkt dla gospodarzy. I to jest już punkt numer 16. Tak więc tylko punkt straty do Wilków. Muszą się odcząsnąć Wilczynianie. Zatrzymali, odebrali ten serwis Rzepczyńskiego. No ale to było za mało. Jeszcze raz serwuje Maciej Rzepczyński. Sadowski, Płomiński tym razem na prawo. Tutaj jest Kwiatkowski. Broni się Stoczniowiec, muszą przybijać piłkę. Muszyński, Płomiński będzie jeszcze na okazję dla Wilków. Sadowski po bloku i trafia. Trafia w ręce zawodników Stoczniowca. Piłka w aucie, to jest 18 punkt dla Wilków. 18 do 16 prowadzenie w tym trzecim secie. I 7 punktów do zakończenia tego seta. Na zagrywce Wojciech Panionczyk. Ale to jest znów zły serwis Wojciecha Panionczyka. 17 punkt dla Stoczniowca. Cały czas jeszcze gospodarze są w grze. Tu jeszcze nic nie jest zakończone, nic nie jest rozstrzygnięte. Krzysztof Czertyrko wchodzi teraz na zagrywkę. Cały czas trzeba zdobywać punkty. Płomiński na lewo, Sadowski po rękach. Jest punkt dla Wilków. I tak to właśnie trzeba robić. Niemocnymi, nie skutecznymi, niemocnymi atakami, niekoniecznie takimi potężnymi bombami, ale takim czułaniem punktów. Gdzieś trzeba obić ręce. Trafić pomiędzy zawodników. 19 do 17. Dla Wilków Wilczyn. I serwuje teraz Płomiński. Atak Ciemachowskiego z lewego skrzydła. No i trafia w boisko. Jeszcze się nie poddają gospodarze. 18 punkt dla Stoczniowca. To będzie zacięta, bardzo zacięta i bardzo emocjonująca końcówka tego trzeciego seta. Zmiana w Stoczniowcu. Schodzi z parkietu numer 12 Andrzej Stopstyl. A za niego na zagrywkę wchodzi Karol Janczewski. Walczą o remis gospodarze teraz. Janczewski, Muszyński z problemami, Sadowski, Kwiatkowski z lewego skrzydła odbierają Stoczniowcy, ale z problemami. Jeszcze teraz atak Sadowskiego, wykańcza ten atak. Pomylili się Stoczniowcy w odbiorze, jest 20 punkt dla Wilków Wilczyn. I zmiana powrotna, jest znów na parkiecie Andrzej Sopstyl. Ale piłka dla Wilków Wilczyn. Sadowski. Prawe skrzydło, lekki atak. Jest punkt Ciemachowski. Wykiwał teraz zawodników Wilków. 19 punkt dla gospodarzy. I na zagrywce teraz Mikołaj Nowak. Znów serwuje po remis. 20 do 19 prowadzenie Wilków. Nowak, Muszyński, Płomiński krótko,
Ciemachowski po bloku, ale piłka w aucie, jest punkt dla Wilków. 21 do 19. I na zagrywkę wchodzi Tomasz Kotecki. Powoli, powoli zbliżamy się do zakończenia tego trzeciego seta. No i mamy nadzieję, że zbliżamy się do zakończenia tego meczu. Kotecki. Lewe skrzydło, Ciemachowski zablokowany. Jeszcze broni się Stoczewiec, będzie powtórka. Ciemachowski trafia, nie trafia, ale po rękach obija ręce Wilków. Piłka w aucie, punkt dla Stoczniowca. 20 punkt. I właśnie teraz serwować będzie Ciemachowski. 21 do 20, prowadzenie Wilków. Ciemachowski, Sadowski, Płomiński na prawo. Zablokowany Kotecki, piłka po rękach, ale trafia na połowę Stoczniowca. I to jest punkt dla Wilków Wilczyn, 22 do 20. I na zagrywce Ireneusz Kwiatkowski. Czertyrko na prawo, tam był Ciemachowski. Jeszcze raz Czertyrko, tym razem na lewo. Zablokowany Radziewicz, jeszcze bronił tej piłki Błażej Płomiński, ale wybronić nie zdołał. 21 punkt dla Stoczniowca. Cały czas nie chcą oddać tego seta i tego meczu gdańszczanie. Marcin Radziewicz. Radziewicz, Szczechowicz, Płomiński, jeszcze raz Szczechowicz musi atakować lekko, wybronili się gdańszczanie, Sadowski, Płomiński krótko, jest Paniączyk, jest punkt dla Wilków, 23-21. Bardzo ważny punkt teraz zespołu gości. I na zagrywce Marcin Szczechowicz. Wygrał pierwszego seta, może wygra i trzeciego. Szczechowicz. Na lewo, zablokowany atak. Wyjmują tę piłkę Wilczynianie. Jeszcze Kwiatkowski po rękach i piłka w aucie. Punkt dla Wilków. 24 do 21. I piłka meczowa dla gości. Jeszcze o czas wcześniej prosi trener Bartłomiej Szczypczyk. 24-27. No już tego przegrać nie mogą. Nie mogą, po prostu nie mogą. Takie sytuacje trzeba wykończyć, trzeba wygrać, po prostu. Zdobyć ten jeden punkt, zakończyć to spotkanie, jechać do Wilczyna z przewagą jednego wygranego meczu. Stają kibice z Wilczyna. Piłka dla Wilczyków. Szczechowicz. Szczechowicz serwuje. Bronią się Stoczniowcy jeszcze. Nie, nie, to jest koniec, to jest koniec. Punkt dla Wilków Wilczyn. 25 do 21. Wygrywają Wilczynianie trzeciego seta. A w całym meczu triumfują 3 do 0 i to jest zaliczka, dobra zaliczka przed drugim spotkaniem, przed spotkaniem rewanżowym na własnym terenie. Może to nie był piękny mecz, dużo błędów, ale najważniejsze, że mecz wygrany, wygrany pewnie, bo bez straty seta. No i tak jak już mówiłem, jedną nogą Wilki Wilczyn są już w turnieju półfinałowym drugiej ligi siatkówki mężczyzn. Podziękowanie teraz jeszcze pomiędzy siatkarzami obu zespołów. Dziękuję również swoim zawodnikom, kibice Wilków Wilczyn, którzy przyjechali dzisiaj tutaj do hali sportowej w Gdańsku. I tak jak mówiłem, rewanż za tydzień w sobotę 1 kwietnia w Wilczynie. Zapraszamy na ten mecz, będzie transmisja. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to, że byliście z nami. Dziękujemy powiatowi Końskiemu, że sponsorował tę transmisję. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Bartosz Konieczny oraz Tristan Tomczak, dziennikarze portalu LM.